Clean is good, sanitized is better. Halo, spotkania Zagłębiem Sosnowiec w tym sezonie mają to do siebie, że niemal zawsze dostarczają wielu emocji, natomiast dziś to był chyba taki mecz z gatunku zagrać i zapomnieć. Tak, no cały sezon gdzieś z nimi ciężko się grało, szczególnie tutaj, to ciężki teren, ale cieszy to, że zagraliśmy do końca, mimo tego, że w sumie punkty nam nie były do niczego potrzebne, to nikt się nie podał i zagraliśmy do końca. Na pewno, co trochę boli, to nasza skuteczność i musimy ją poprawić, bo w play-offie tylu sytuacji, co dzisiaj może nie być, a musimy być zdecydowanie skuteczniejsi. Rozegraliśmy dziś ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego. Jakbyś podsumował te ostatnie miesiące? Myślę, że na plus. Szczególnie to, że wygraliśmy Super Puchar i Puchar Polski. Była seria dość długa zwycięstw w sezonie. Wiadomo, że ta forma falowała trochę, ale to jest normalne, chyba u każdej drużyny tak jest. Więc cały sezon bym zaliczył na razie do udanych. Zobaczymy, jak będzie w play-offie. Kolo, twój zarost symbolizuje, że za chwilę właśnie ta najważniejsza część sezonu, czyli play-offy. Pojawia się już taka ekscytacja, już macie to z tyłu głowy, że już w piątek pierwsze spotkanie? Tak, no myślę, że każdy już gdzieś patrzył i czekał na ten play-off, więc mamy teraz dwa dni na gdzieś tam przygotowanie się i za trzy dni ruszamy z play-offem. Różnie było, czasami ta przerwa była dwutygodniowa, teraz jest tylko dwa dni. Dla was to ma jakiekolwiek znaczenie? To lepiej, gorzej? Myślę, że lepiej. Myślę, że taka dwutygodniowa przerwa nie wpływa dobrze na drużynę, bo lepiej być gdzieś w rytmie meczowym, odpocząć dwa, trzy dni i można grać. Patrzycie w tabelę, wiemy, że to nie ma znaczenia, no bo drużyny z górnych miejsc wybierają sobie rywala. Ma dla was jakiekolwiek znaczenie, z kim zagracie? Nie wiem, to gdzieś jest w roli trenerów. Tak jak mówisz, wybiera najpierw Gieksa, a później Unia, więc kto nam zostanie, na tego będziemy przygotowani.